I spotykamy się właśnie po to, żeby te priorytety sobie wyznaczyć tutaj wszyscy razem. Nie, że koordynator, czyli Polis, czy ja, Jan Bąkowski, będę wyznaczał jakieś priorytety dekanów, które potem będą realizowane przez nas tutaj wszystkich, czy przez Państwa, czy przez Was. Tylko żebyśmy sobie wspólnie pomyśleli, co jest ważne podczas mojej napisy w internecie, coś, co warto zrobić i zrobić to razem oczywiście. Więc koordynator będzie koordynował, a nie realizował, nie robił wszystko w ramach kampanii. Wymyślimy sobie, nie stworzymy. My podjęliśmy się zadania takiego, żeby całą pracę, którą robimy razem na rzecz mowy nienawiści, czy działania mowy nienawiści w internecie, działania na rzecz praw człowieka w Polsce, żeby one w ramach kampanii zaistniały i żeby tutaj w Polsce je bardziej było słychać i żeby też w Europie było słychać, że my to robimy i że robimy to skutecznie, mam nadzieję, bo chodzi o to, żeby się o efekty, nie o samo działanie, czy mówienie o tym działaniu. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy Polis skupiamy młodzież, edukujemy młodzież do robienia mediów, do odpowiedzialnego tworzenia mediów, takiego z odpowiedzialnością za otoczenie najbliższe. Zajmujemy się właśnie też mediami, czyli będziemy popularyzowali kampanię, będziemy ją nagrywać, będziemy ją dokumentować, będziemy ją nagłaśniać, będziemy współpracować też z mediami innymi, które pomogą nam z dotarciem kampanii do całego społeczeństwa i poza społeczeństwem również. Ale co znaczy, że kampania jest młodzieżowa? Bo to nie znaczy, że jest tylko przez młodzież robiona, czy tylko dla młodzieży, ale jest to, że takie aktywizowanie młodzieży, danie młodzieży wiadomości, informacji, wiedzy dotyczących działania i merytoryki, czyli wyposażymy ich w narzędzia i wiedzę, dzięki czemu będą sami bardziej świadomi i sami będą potrafili coś zrobić na rzecz właśnie przeciwdziałania mowie nienawiści. I po prostu jesteśmy na razie w takim gronie, może niekoniecznie młodzieżowym, ale tych, którzy... mnie też pytają, jesteście Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy? Młodych Dziennikarzy? Na pewno to jest to, nie jakieś inne. Więc ja mam 30 lat i też już przez niektórych nie jestem traktowany jako młodzież. Też się czuję młodym, owszem. Ale będziemy starali się zebrać tę wiedzę i umiejętności, żeby przekazać młodzieży, żeby zaaktywizować młodzież, popchnąć ją do działania. I dlatego to jesteśmy na razie w takim gronie. Potem będziemy powtarzali szkolenia, działania z młodzieżą, które dzięki Fundacji Badorego i programie Obywatele dla Demokracji będziemy dalej robili, żeby młodzież działała głównie z naszym wsparciem. Jedna ważna rzecz. Na początek chciałem powiedzieć właśnie, o co chodzi z tą kampanią, bo to jeszcze będzie cała godzina na prezentację, potem wszystkie pytania i odpowiedzi będą zadane i odpowiedziane. Natomiast chodzi taki rzut z góry troszkę. Chodzi o to, żeby nikt w Polsce, nikt oczywiście dalej już w Europie, żeby nikt nie pozwalał sobie, żeby nikt nie tolerował, żeby nikt nie dyskryminował nikogo ze względu na naturalne cechy czy nabyte cechy. Mamy taki cel, co się tyczy różnych rzeczy, jak tutaj przytoczę definicję mowy nienawiści, tylko na początek, żebyśmy mieli wgląd w to, jak Rada Europy patrzy na to. Czyli Rada Europy, czyli kto? Czyli kraje członkowskie, czyli między innymi Polska. Wszystkie kraje członkowskie Rady Europy zgodziły się na definicję taką. Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji. Między innymi nietolerancje wyrażające się w agresywnym nacjonalizmie, etnocentryzmie, dyskryminacji i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu. I to jest, uważamy troszkę jeszcze za wąsko. Rada Europy tak sądzi i my tutaj tak sądzimy, że trzeba poszerzyć te grupy jeszcze o dyskryminację i uprzedzenia takie jak romofobia, chrystianofobia, islamofobia, mizoginia, seksizm i dyskryminacja na bazie orientacji seksualnej i identyfikacji płciowej. To będziemy traktowali jako mowa nienawiści. To jest taka mowa nienawiści niezwiązana z wielokulturowością, z może mniejszościami takimi, jakimi zwykle rozumiemy, że narodowe, czy religijne, czy etniczne. To są ludzie, którzy są dyskryminowani właśnie ze względu na te cechy wrodzone czy nabyte. Będziemy się starali, żeby nie ze względu na te cechy nie były dyskryminowane w Polsce. Taki jest cel ogólny. Mam nadzieję, że razem przynajmniej trochę zmienimy w tym zakresie.